Oto kolejna część Let's Playa Yakuza 0. W poprzednim odcinku wróciłem do wątku głównego po zrobieniu większości rzeczy, większości substories i biznesów, które są do wykonania w grze. Mamy gotowe prawie wszystkie, zresztą zobaczmy. Proszę bardzo, jak Gormadzima, zostały nam 4, z czego 3 będą do wykonania w najbliższym rozdziale i będą to raczej krótkie historyjki. No i finałowa, która jest dostępna dopiero w finałowym rozdziale gry. Tak więc podążamy sobie utartą ścieżką do Grandu. Gdzie my tu mamy iść? Nie wiemy. Czy tu się pojawi jakiś tajemniczy gość, czy może do biura, czy może znowu Sagawa nas będzie drażnił, niepokoił, bo bardzo to lubi. Jednak musimy wrócić do biura. No szefie, dzień dobry. Przed chwilą mieliśmy telefon od niejakiego pana Lee z Hogushi Kaikan. Pytał o pana. Lee dzwonił. Czy to ktoś, kogo pan zna? Tak, co powiedział? Niewiele konkretów, ale prosił, żeby spotkał się z nim pan w Hogushi Kaikan tak szybko, jak to możliwe. Dlaczego znowu chcę do cholery po tym, co się wydarzyło poprzedniego wieczora? Przypominam, panowie sobie naklepali mocno. Proszę pana. Rozumiem. Zrozumiałem. Dziękuję za wiadomość. Zostawiam pana. Lim musi porozmawiać, więc czeka na mnie Hogushi Kaikan. No to idziemy do Hogushi Kaikan. Przypominam, plan Lee polega na zamordowaniu niedobrej kobiety, która przestępczyni, morderczyni, czarnej wdowy, która przypomina nieco Makoto, i podstawienia jej, zmasakrowania jej zwłok, tak, żeby ciężko ją było rozpoznać, i podstawienia, przedstawienia tych zwłok jako zwłoki Makoto, żeby biedną dziewczynę w końcu uwolnić od pościgów. Zastanówcie się, dlaczego Makoto Makimura jest osobą tak ściganą, tak pożądaną. Co taka biedna dziewczyna może mieć? Jaką wartość, jakie posiadanie czegoś, co by taki gniew, czy może gniew, taką uwagę wszystkich przyciągnęło. Kto grał, ten wie. Coś o wypadku mówią w Satsumburi. O, Majima. Dobrze, że jesteś. Czekałem. Momencik. Coś się tak podekscytował. A jak mam nie być podekscytowany? Zobacz. Sam... No, tak zgrywałeś bohatera. A teraz? Już załatwione. Dobra robota, Majima. No co ty gadasz? Przecież to ty ją załatwiłeś, tę dziewczynę z moich zdjęć. Dziś rano znaleziono u wybrzeży rzeki zwłoki młodej kobiety, lat 20. Sądząc po jej ubraniu, zmarła denatka. To Makoto Makimura. Itai wa sonshou ga hageshiku, Osaka fukei de wa Makimura-san ga
Jest masakrowane ciało, prowadzi policję do wniosku, że Makimura-san została zamordowana w wyniku porachunków. Co to ma być? To nie ty? Ona, dziewczyna ze zdjęć. Ja nikogo nie zabiłem, mówiłem ci. Tak, ale zwłoki miały na sobie strój Makoto, ten, który dałem ci wczoraj. Że co? Gliny przyszły dziś do mnie rano ze zdjęciem zwłok, prosząc o identyfikację. Jej twarz była zmasakrowana, ale strój był dokładnie ten, który ci wczoraj dałem. To do ciebie. Osimasz. Tu Majima, pytałeś o mnie. Jaki się podoba mi mój prezent? Podoba ci się? O czym ty gadasz? A jak sądzisz, kolego? Jedna martwa Makoto Makimura. Co? Jest już oficjalnie martwa. Powinno zadowolić twojego pracodawcę, co? Już nie będzie dobierał ci się. Do ciebie powinieneś mi dziękować. Kim ty jesteś? Co ty odwalasz? Chcę się wymienić, ty i ja. To nie jest właściwa odpowiedź. Jestem w twoim klubie, rozkoszuję się drinkiem. Jesteś w grandzie? Wystarczy. Fajne miejsce, Majima-kun. Już zostałem fanem. Pobawimy razem. Nie każ mi czekać, ogierze. Tak. Rozdział 7 zakończony. Oczywiście jedziemy natychmiast zobaczyć do Grandu, ponieważ ten pan nazywa się Tug of War, czyli przeciąganie liny. Tak się nazywa rozdział 8. A może za chwilę dowiemy, kim jest ten pan. Co tu się w ogóle odwala? Skąd jakiś przypadkowy facet wiedział o moim planie? No jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, jakiś pan w ciemnoczerwonym ubranku wyciągnął z kosza na śmieci ubranie Makoto Makimury, które Majima wyrzucił do śmieci. Majima, gadaj. Facet, który dzwonił, musiał wyciągnąć ubranie z kosza na śmieci, gdzie je wyrzuciłem. Mundurek Hoguchi Kaikan, który dostałem od ciebie, oraz zdjęcia dziewczyny. Wyrzuciłem jej, musiał mnie obserwować. No to ma sens, więc wziął je, kropną dziewczynę i ubrał w ubranie Makoto. Ale kto to może być? To chyba nie twój szef, co? Nie, gdyby to był on, to zadzwoniłby do mnie osobiście. Ten facet to ktoś zupełnie inny.
Ale z tego, co mówił, rozumiem, że wiedział, że dostałem rozkaz zabicia Makoto. Zawęża wybór do... Czekaj, do tych Yakuza, którzy tu przyszli? Albo ktoś powiązany z nimi. Facet przez telefon powiedział, że chce dobić jakiegoś interesu. Oni mogą chcieć tylko jednej rzeczy, Makoto Makimury. I co teraz? Czeka na mnie w Grandzie, ty zostań się dziewczyną. No mi pasuje, ale naprawdę tak tam sobie po prostu wejdziesz sam? Mówił, że czeka na ciebie. To i tak lepsze niż żeby się zakradł do mnie od tyłu. Poza tym on musi znać powód, dlaczego wszyscy za nią gonią. A już najwyższa pora, żebym sam się tego dowiedział. A więc idziemy do Grandu poznać, kim jest nasz najnowszy klient. I teoretycznie chyba teraz możemy zrobić brakujące substories, ale to równie dobrze może poczekać Hoho jeszcze trochę. To możemy zrobić nawet na sam koniec w finałowym rozdziale, więc nie jest mi śpieszno do tych ostatnich trzech substories. One są relatywnie krótkie, więc na razie sobie damy spokój. Chyba że po spotkaniu z tajemniczym panem będzie czas zrobić te kilka substories bez niszczenia narracji do końca. To my znowu Majima-san. Ty. Ostatnio parę razy to była prawdziwa przyjemność, ale nasz patriarcha jest w środku. Rozgaszcza się. Patriarcha? Czy szef rodziny, no. Wierzę, że zadzwonił do ciebie i dał ci podarek w postaci zwłok Makoto Makimury. Proszę, szef czeka na ciebie. Podoba ci się tam, co? O, szkurka. Też mi daj trochę akcji. Okropny jesteś. Tylko ten jeden raz, dobrze? Fuj, stanął ci. Oczywiście, że tak. Nie, wypuść mnie. O, wybacz. Ile aż będzie to ok, słoneczko? Pomyślmy. 10 tysięcy za sekundę. Więc ten milion da mi minutę i 40 sekund. Kontakty seksualne są zabronione w tym przybytku. Szanowny panie. Szefie. No ty jesteś ten Majimuś.
Nie bądź taki sztywny, kolego. Zepsułeś kompletnie nastrój. Mimo to, takie są nasze zasady. Ojej, tak bardzo przepraszam. Wasz szefu jest straszny, co? A żebyś wiedział. Jakim byłbym kierownikiem, gdybym pozwolił ci zepsuć wieczór wszystkim innym? Nie zrozumieliśmy się. Nie zrobiłbym czegoś takiego. No, grałem uczciwie, co? Włączyłem do tego twój personel i wypożyczyłem to miejsce. Wynająłem to miejsce dla siebie. Dużo jenów. Z tego co rozumiem, też nie chcesz słyszeć tego, o czym będziemy tu mówić, więc wyczyściłem to miejsce. Bardzo przezornie, prawda? No, a usiądź. Nawet właściciel baru może sobie chlapnąć drinka raz na jakiś czas, prawda? Kim ty jesteś? A prowadzę sobie taki małą grupkę zwaną klanem Kijin. Nazywam się Nishitani. Homare Nishitani. Tutaj należący do Omi Alliance, do sojuszu Omi Rengo, piąty patriarcha rodziny Kishin. Homare Nishitani w grze nie pojawia się może na jakoś bardzo długo, ale jest to wejście, jego pojawienie się. No, kto grał, ten raczej go zapamięta. Dość powiedzieć, facet jest szalony jak marcowy kot. Myślę, że wiesz, czego chce Majimuś. Chce Makoto Makimury. Gdzie ukryłeś tę swoją panienkę? Posłałem paru chłopaków na robotę do tego akupunkturzysty, żeby zgarnęli Makoto-chan, ale wrócili, powiedzieli, że byłeś za twardy dla nich. Przyszedłem załatwić sprawę osobiście. Ty przewodzisz tej bandzie idiotów? Z tego co słyszałem, jesteś całkiem silny, a ja kocham takich silnych. Z tego co słyszałem, mój nowy ulubieniec ma prawdziwy problem, bo nie może ukatrupić jednej panny. I moje serce wprost krwawi, to wręcz jest urocze, prawda? Ty masz wszystkie klepki? Nie ma sensu teraz, nie ma potrzeby teraz wymieniać złośliwych uwag. Wysłuchaj mnie, nie zależy nam na... Nie chcemy odebrać życia Makoto, po prostu chcemy uciąć sobie z nią miłą, przyjacielską pogawędkę. Więc jak, jest szansa na to, że ją nam wydasz? No,
Co to szkodzi? Masz już trupa, którego wyciągnęli z rzeki. Powiedz swojemu klientowi, że Makoto, że to jest Makoto-chan i sprawa załatwiona. To Sagawa, prawda? Wielki pan właściciel klubu kabaretu Grand. Ten niedorozwinięty szympans nie połapie się, że ciało jest podstawione, a ja będę milczał. Dopóki dostanę Makoto w moje ręce, to tajemnica pozostanie ze mną, zabiorę ją do grobu. Gadaj, po co ci ta dziewczyna? A, z tym ci nie mogę pomóc, ale mam ja też mam swojego klienta, dla którego pracuję, ale no, nie mogę powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego cię to ciekawi. Więc mam pomysł. Może spróbujesz wyrwać to ze mnie? Po to tu w ogóle przyszedłeś, prawda? Wybić ze mnie tę informację w ten sposób. Proszę pana. Co jest, Majima-kun? Jakiś problem mamy? Nie mogę uderzyć klienta w moim klubie. Że jak? Powiedzmy, że to jest moja polityka jako menadżera. O rany. Jest z ciebie coraz więcej zabawy. Ale to drobny problem. Muszę szanować twoje reguły. Ale również muszę z tobą walczyć. Już krew wyżywa mnie. Super. Już wiem. Momencik. Halo, policja? Świetnie. To menadżer kabaretu Grand. Co? Jakiś walnięty jakuza tutaj wywija noże w moim klubie. To nie jest klient. To złodziej. Przyjedźcie proszę, szybko. Zwariowałeś. Zgadnij, kto już nie jest tu klientem. Jestem zwykłym bandytą. Spytaj tylko gliniarzy. Twoja polityka rozciąga się również na złodziei? Musisz chronić swój klub. Skończmy te zaloty i zabawmy się, Majima-kun. Już nie chodzi o robotę, zabawmy się. Skoro tak ci zależy, to się zabawię z tobą. Będę miał rozrywkę. Gotowy, Majima-kun? Nie zawiedź mnie. Gakkari, być rozczarowany. Normalnie powinno się z Nishitaniem walczyć za pomocą stylu Slugger. Dlaczego? Ponieważ on ma nóż. Jeżeli komuś cyrki, które odstawia Homare Nishitani, przypominają klasycznego Majimę, walka z Nishitanim była jednym z wyzwań w takim specjalnym boss rush, więc wiele razy z nim walczyłem.
Dlatego Steelbreaker jest najlepszy na niście taniego. To było zajebiste. Nigdy się tak w życiu nie czułem. Jak ty w ogóle możesz jeszcze mówić? Policja! Nie ruszacie. O. Już koniec czasu. Dobra, panowie policjanci. Jestem paskudnym złodziejem, który tu i narobił sceny. Co to za żarty? Pamięci gnieci taniej. Powiedz, dlaczego szukasz tej dziewczyny? Co ci dał ten rozkaz? Muszę zostawić trochę, oszczędzić trochę zabawy na następny czas, chłopcze. Jesteś moją następną ulubioną zabawką. Majima-kun. Majimuś. Czy to jakieś żarty? No, ruszaj. Szefie? Co się stało? To był klient, który wynajął całą salę, prawda? Cały klub. To. Jego czas minął. Tyle zapłacił i już poszedł? Zajmij się z tą policją, dobrze? I powiedz pozostałem, że zaraz otwieramy. Wracamy do normalnej pracy. Zrozumiano. Otwieramy drzwi, gdy tylko będziemy gotowi. A co pan będzie robił do tego czasu? Będę w biurze, dopóki nie zaczniemy. Wal śmiało, jeżeli coś się będzie działo. Tak jest. No. Tutaj nawet Majima potrzebuje trochę odpoczynku po starciu z kimś tak szalonym jak Homare Nishitani. Tak jak wspominałem, Nishitani jest szalony. Walczy nożem. To pani się dała obmacywać. To było celowe, tak. Naprawdę przepraszam. Wyglądał na zamożnego klienta, więc pomyślałam, że zrobię mały wyjątek. Otwieramy, prawda? Podzwonię do kilku z naszych regularnych klientów. A masz. Kogo nam brakuje? Jeszcze, żeby Sagawa przylas. Mocimos. No, rozgościłem się. Od jak dawna tu jesteś? Odkąd gliniarze tu wpadli, dość dzikie cyrki się odbywały tam, co? A co jeszcze mnie ciekawi? Myślałem, że zadzwonisz do mnie, gdy skończysz robotę. Robotę? Makimura Makoto da. Yattan daro. News de mitayo. Sōtenbori ni ukaberu nante zeibun hadeja. Makoto Makimura, załatwiłeś ją. Widziałem w wiadomościach. No, wrzuciłeś ją do rzeki w Sōtenbori. No to odważne posunięcie. Więc dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś, gdy tylko skończyłeś? Co się stało z ABC, kolego? Czyli tym informowaniem. Słuchaj, zapomniałem. Właśnie szedłem zadzwonić do ciebie. A, zapomniałeś. Demo
Ale dużo paskudnych małych szczegółów tu zauważam. Na przykład jej ciało tej dziewczyny. Po prostu nie rozumiem tego. Na przykład po co rozwaliłeś jej twarz, a potem po prostu sobie poszedłeś i zostawiłeś w jej roboczym ubraniu. Nie rozumiem, czy próbowałeś ukryć jej tożsamość, czy wszystkim ją zakomunikować. Śmieszne trochę, co nie? Pierwszy raz zabiłem kogokolwiek, ledwo pamiętam, co wtedy robiłem. Dalej w szoku, no to nie jest niemożliwe. A czy to ważne w ogóle? Zrobiłem swoją robotę. Teraz czas na twoją stronę. Masz mnie wprowadzić do klanu Tojo. Gadałeś już z Shimano? Shimano, on się chyba już pojawił w tej grze. To jest ten gruby, paskudny facet łysy, przypominający Kingpina z jednego z flashbacków. Pojawił się w grze w jednym z flashbacków Majimy, gdy ten wspominał, jak był torturowany, jak stracił oko. Jeszcze jedno pytanie, zanim to zrobię. Ten facet, który rozrabiał tam na dole, o co walczyliście? Nazywa się Nishitani. Nie powiedziałbyś tego, patrząc na niego, ale należy do szefostwa sojuszu Omi, tak samo jak ja. Przewodzi grupie zwanej klanem Kijin. Należy do sojuszu Omi? Tak, Omi zrzesza różne typy, ale nawet porównując do tych standardów, klan Kijin to kompletni wariaci. Niespecjalnie grają drużynowo. Wpadają na teren każdego, kogo tylko chcą i robią, co tylko chcą. Banda chuliganów Sotenbori, ale nie mówię, że mi się to nie podoba. A tak z ciekawości, co klan Kijin porabia w twoim klubie? Zadarłeś z nimi? Kolejna awantura po pijaku. Może ten facet nie był przyzwyczajony do picia dobrych rzeczy. Ach tak. No, nie mówię, że Nishitani rozrabiający i bijący się z ludźmi to jakaś nowina dla mnie. No dobra, rozumiem. Po prostu od jakiegoś czasu zachowuje się dość dziwnie. Zastanawiam się, czy masz jakieś sekrety. O czym miałbym ci kłamać? No, nie bierz tego osobiście, ale masz rację. Nie ma takiej możliwości, byś był w stanie coś ukryć przede mną. Bo dalej nosisz te blizny przypominające ci, co się stanie, co ci zrobimy, jeżeli nas okłamiesz. Już. Sądzę, Shimano no kiodaj to a nasi tkę to kara, jo.
Dobrze, w takim razie ja dzwonię do mojego brata, tu będzie dzwonić do Shimano, który nie, to przypominam, nie jest jego rodzonym bratem, jest jego bratem, nie bratem, jego przysięgłym bratem, tak jak Kiryu i tak jak Kiryu i Akira i tak jak Goro Majima i Taiga Saejima. A ty tymczasem dokładaj do pieca i przynoś nam te profity, dobra? No, to fałszywe ciało odwróci uwagę Sagały tylko przez jakiś czas, a może już wie, już wszystko wie. Muszę szybko pogadać z Lee, powinien być z dziewczyną. Zapiszemy stan gry, ja podejdę pod... Podejdę pod Hogusi Kaikan, gdzie czeka Lee, albo pod magazyn, nie pamiętam. I tam zakończę odcinek. Na początku, chyba że coś jeszcze wypadnie po drodze, na początku kolejnego odcinka spróbuję szybko zrobić pozostałe 3 substories, o ile to będzie możliwe. I tak. I wrócimy jak najszybciej. O, nie wyłączyłem. Kolega Jerichon gra w Street Fighter 5. Nie wyłączyłem Friends. A nie, jeszcze jedna będzie scenka minimum. Pewnie dostanie batę. Pan menadżer, wyczekać. Ja... Dobrze, że was znaleźć. Ty jesteś tym lekarzem. Gdzie Lee-san? Ja muszę widzieć Lee-san natychmiast. Skąd ten pośpiech? Potrzebował lekarstwa. Potrzebować przeciwbólowe. Mówić, że przyjść po więcej, ale nie pokazać się. Lee miał się z tobą spotkać? Coś mu się stać? Ja się martwić. Gdzie Lee-san? Spokojnie, doktorze. Sam się planowałem z nim teraz spotkać właśnie. Słuchaj, zaniosę mu to lekarstwo. Masz je przy sobie? Bardzo silne przeciwbólowe. Proszę zabrać. Proszę zanieść mu je szybko, gdy lekarstwo nie działać, rany postrzałowe bardzo boleć. Zbyt boleć, by się ruszać. Proszę szybko, panie kierownik. Co się stało z Lee? Lepiej się pospieszę. Jednak do magazynu, ale tak jak mówię, po drodze spróbuję podejść do klubu Sunshine. Tak więc o tutaj zasejwuję. W kolejnym odcinku spróbuję zrobić szybko 3 substories, i o ile będą dostępne, i ruszyć dalej z wątkiem głównym. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Yakuza 0.